tańsze za 29,90 pewnie będzie zaraz. No było właśnie niedawno, a była promocja teraz, że ten, ale to wtedy zanim jeszcze wyszedł ten medal do tego, do EA Classic, a teraz właśnie promocja jest i było po ten. O! Mała, jeden bot został. No to ciekawe, pierwszy raz mi Kijowo ściąga na tym serwerze. Mapę. O kurwa, racja. Kolejny. Da! Kurwa, tak dawno w to nie grałem, że nie instalowałem. Zaraz muszę ściągnąć. Ściągnąłeś moda z tej strony, co ci podałem, Jaskier? Aeropel. No. Pobieram właśnie, wcześniej no, ściągnąłem tam ze strony autorów. O rany. Tak się nigdy nie robi. Ze strony autorów pewno trzeba to samemu powkładać wszędzie. Instalka od razu jest przygotowana. Tutaj ci od razu powinien znaleźć w Steamie ten folder Ero i tam wstajesz dalej i wszystko się samo robi. Znaczy nie no, ja też się nie obawiam, tylko że... Za każdym razem musicie się lansować swoim hardwarem, nie umiecie się jakoś tak wytrzymać bez lansowania się. No, tylko wiesz co, będzie mało graczy, bo mało graczy ma 64 system. To stopień to ten, to jest tak jak z twoim przypierdalaniem się zaczyna. Wiesz kurde, Asowi powiedziałem, o Asie, wiedziałem, że ty coś potrafisz, on od razu, że ja się dojebałem do niego. Tak mi powiedziałeś. No bo zaraz do mojej starości się dopierdala. Ale z szacunkiem. Z szacunkiem się dopierdala? No właśnie. No ba. To też mnie ci widzi. Być, czyli na tym Unreal Engine 3. A ten. A Multi na Battlefielda, Bad Company. No, no dokładnie. Aha, no tak, bo przecież tam są te. To jakby dwie osobne gry. Uszku, no tak, no. tak, czytałem o tym kiedyś, zapomniałem w ogóle. Prosił się znowu pewnie. No, medal ten, bardzo łatwo ten wszystko wymaksować. No, wiesz, przynajmniej nie ma posranych tyle punktów, co w Bad Company było, żeby cokolwiek odblokować. Ja pamiętam, że tam było chyba 15 tysięcy punktów, żeby kolimator odblokować. Nu ce dasti căloșilor! Imposibil! Bate! Apără obiectivul! Dobra, Carpathian Cross sunt zainstalowane. A czemu nie? No i? A to nie, to muszę obejrzeć. A co mówił? O mnie coś znowu? X16? Co nic nie słyszałem teraz, bo strzelam. Mówiłem, pytałem się, czy dalej za F-16, co się Shariko F-16 bulwersował. Nie wiem. No czekajcie, ja się wyciszę. Na moment idę oglądać. Sprijin din partea mitralierei! Mitraliere, ajutați-mă! Mitraliere, ajutați-mă! Ajutor! Mitraliere, ajutați-mă! Retrăgeți-vă! Bateți-i în retrăgere!
Are you fucking kidding me? 3,8 mega. Aż. Ty, Ignac, ty się tak nie śmiej, bo na ciebie się jaskier fochnie i też na ciebie kolegów wyślę. A co ty, Bobor? Naślę na ciebie Zoltana i wtedy się zaigrasz. Nie, przepraszam, już kurde, nie. Nie, wybacz. Łaskawie wybaczam, a teraz wybacz. Cały sygnet. A kurde, wsadź go sobie, wiesz gdzie. O, bez takich tutaj. No to zaraz po Zoltana dzwonię w takim razie. W każdym razie ten... Cool story. No bo bardzo cool, w każdym razie wybierałem się do... po polsku teraz. Niezwykle interesująca historia, która przytrafiła mi się, kiedy wybierałem się do Tesco pobliskiego. Też dobry motyw, wczoraj widziałem u nas w centrum handlowym gościu szedł, nie wiem jak to się nazywa, takim korczyk macie w uchu, takie kółko wielkie. Co? No tak. Cyganka. Się... I przycięło go. Nie, to się, jak to się, tunel nazywa, czy jakoś tak chyba? Matko. Jesus. Nie, nie wiem, ale takie wielkie Jesus koło gościa miał w tym w What uchu. What are you asking about? Ale słuchaj, idę właśnie przez to centrum handlowe, patrzę, podbiega jakiś typek do tego gościa z tym kolczykiem. Założył mu kłódkę na ucho i uciekł. Ja myślałem, że go pociągnął za kółko. A nie, on mu kłódkę na ucho założył, zamknął i uciekł. Czujesz? Czuję. Ignaz, jak tyś mnie zaszedł od tyłu? Bo się wypiąłeś. Awansać! Arik, ja cię obserwuję. No to się pytam, czy w takim razie Ignaz też zasłużył sobie już na obserwację? Jeszcze nie. Ale kto tam pomyślał? Ty, Ignac, też tak lubisz Rumunów? Znaczy też. Ty też? No to znaczy, ja tak średnio. To są jego rodacy, przecież Ignac jest z Rumunu. Aaa. Jak ja jestem Rumunem, Asie, to ty jesteś chyba Haitańczykiem. Ja jestem z Mozambiku. No, Haitańczycy to są potomkowie Mozambijczyków. Lepiej zabić jednego swojego, niż przepuścić dwóch wrogów. Tak. I ogniem za tym tetką zniszczoną T26. Kurde, a to misiu leżał. Da! O. Ciepło było. Asie, koś misia. Misiu skosił ciebie. Dałem mu, mało punktów. Dał, przecież Bart Asci wyjątkowo dzisiaj dał. Ja mu następnym razem, kurczę, kolbą żółwika przybiję. W dupę koniecznie. Tak. Pobor, nie zabieraj tekstów, Jaskra. On na temat analów jest, kurde, tutaj. A to, pardon, wybacz, Jaskier. Wszystko mi się wyjaśni, że jest analny. Nawet chciał zostać... Myśli, że facet, który się zajmuje penetracją analną, jest analogiem. Analologiem. Lol. Parcie, mógłbyś się odwrócić na chwilę? Mógłbyś podnieść ten granat przed tobą? Mógłbyś się schylić, żeby podnieść granat? Bo bardzo... Nie no, i tak bardzo świeciłeś do mnie dupą wcześniej, więc ciebie prosiłem o amunicję. Więc chciał po dobroci. Barcie, czy mógłbyś się schylić? Nie schylić, obrócić, tylko odwrócić. Wrócić, a potem schylić. No bo dupą do mnie świecił. Nic o tyle nie mówiłem. Ale Barta nie chciałem analnie. Jak ten Ace Ventura to tyłkiem gadał. Dokładnie. Co jak co, ale... Jaskier się na tym zna, więc kurde, co jak co jest tutaj niekwestionowanym autorytetem.
analogiem, tak? Więc możecie z tymi pytaniami, które was gnębią od lat, spokojnie do niego przyjść. Bart, zabugowałem się na młodzieżu. Zabij mnie, Sapiens. Co do mnie strzelałeś? No bo się wycofywałeś. Ale pocieszę się, że strzeliłem ci w dupę, więc jesteś w swoim klimacie. Sapiens, zabij mnie. Gdzie jesteś? Nie, bo to też pana. Ja cię mogę zabić, gdzie A co się jesteś? Stało, że muszę cię zabić? Dobra. No, zbagowałem się z młodzieżem. A gdzie tam jesteś, w tej rzece? Ja cię zabiję. Nie, ja go zbagnęcę. W dupę? Dzięki. Jak będzie chciał. Widzisz, że dziękuję. Zaraz cię zabiję, Szoku. Już nie musisz, starczy raz. O, szkoda. No buf. No, kompa by trzeba wymienić. Nie ma dużych wymagań. Przy Ignacowi nie pójdzie, bardzo ale mało. Ogólnie... Parze. Nie bój się. Bo w paru dupach już go moczyłeś. Sapiens będzie bagnety zbierał. Ale tylko te ubrudzone. Yeah, close to the bridge. Znaczy to z dupy wyjęto. Między innymi. Mam nadzieję, że od ciebie też otrzymam, skolekcjonuję. Naide! Nie przyszedł to obcinki, to mu nie dali. Że nie ma ciwa za snajpienie młodzieży. Szkoda w szoku, no nie? Też nad tym ubolewam. Albo prowadzić wojnę z Wielką Brytanią, albo nabić sobie Achieve'a, to stwierdziłem, że najpierw nabiję Achieve'a, a potem Wielką Brytanię zniszczę. Wielkie Brytanie bez silnej marynarki. No i dupa, Panzer Trójka się zablokowała. No, pogratulować, Szarik. Czy mnie to bardzo opił? Czy marynarce, to nawet jak będziemy mieli dobry wiatr, to nam się nie przyda. Wiesz, wiesz? Tak jak... Jak ja grałem na lądzie tam, to ile to było? 2 na 2. No to Bart, cholera, myślałem, że to mój. Cholera, grałem w niego sporo, ale nie mogę się jakoś przeboleć, że wygląda ładniej. Po prostu nie mogę się jakoś prostu... przyzwyczaić. Ale co, ten stary, że ładniej wyglądał? Nie, teraz... ten dwójkę, że wyszedł. Dwa okręty wziąłem z linii tam, bo one stoją w rzędzie, 100 po 5, wiesz, w rzędzie. W szyku tym rzędowym, liniowym. Wziąłem dwa okręty... W imię zasad. Skurwysynu. Plak podbił, weź. Musiałem, no, stali mi na drodze do Rosji. A najlepiej... A widzisz gdzieś tego zdrajcę Ignaca? Nie. Strzela do swoich. To nie wspomnę, kto ostatnio mnie zastrzelił. O, kto mnie wcześniej, wcześniej strzelał. No, ale to nie ja strzelałem w ogóle, ja tylko na tobie stałem, autentyk. Po głowie ci skakałem. Strzelał do ciebie, nie wiem kto wychodził tam. Tak, tak. Bo żeś leżał, ja ci poskakałem po głowie i patrzę na... Ty z automatem do mnie.